Witamy wszystkich. Dzisiaj kolejny raz nad Wisłą. No, niedawno byliśmy, ale złowiłem wtedy tego jednego leszcza. Jeszcze kilka się spięło, więc uznałem, że znowu przyjedziemy. I tak na łuku po ostatnim wypadzie było to, że dużo więcej spożywki trzeba było dawać. Więc już dzisiaj mieszankę mamy 1 do 1. Robaki to podobnie. Już nie pokazywaliśmy, jak lepiliśmy. Tutaj jest, nie wiem, z 200-250 robaka. I do tego z kubka. Tutaj jest, może tak nie widać, ale jest jeszcze trochę gnojaka. Tu jest 1,5 litra, tu jest około 8 litrów mieszanki. I 2 litry sobie zostawiliśmy, po prostu jeszcze resztę towaru na donęcanie. Co raczej będziemy łowić na stopa, także takie polowanie raczej na większe ryby, krąpie nas dzisiaj raczej nie interesują. No chyba, że nic nie będzie się działo. To będziemy wtedy próbować łowić krąpie. Także co? Nęcimy. Bo dzisiaj ma być 40 stopni, także jesteśmy wcześniej, żeby połowić i zwinąć się przed tym upałem. I tak będzie o oliwkę chyba, mniej więcej. Ile tutaj jest? Łokieć. Więcej jak dłoń. Łokieć. I trochę ponad dłoń. O, dobra. I teraz powinniśmy mieć główne obciążenie zaraz nad dnem. A resztę już w tym przyponu z tymi już na dnie. Dobra, będziemy się cyckać, nie? Od razu czerwonego, białej. Już na razie to się nie spodziewam. Także dzień na dzień, nie? Ten 20 gram na takiego lekkiego stopa. Podniosłem teraz obciążenie, bo to biorę te małe krąpiki. Jest ze 4-5 tych krąpików, nie? Nie, ze 4. To zawsze jest odwrotnie, nie? Mam zestaw, kurde, 40 cm przypon. No wszystko pod stopa. To biorą krąpie. A wtedy nawet jednego nie mogliśmy złowić. Nic, no kilka możemy złowić, żeby coś się działo, ale tak to zaraz wstawię chyba ten jeszcze cięższy zestaw na stopa i zaraz jeszcze donęcimy robalami. O, klenik, ale niewymiarowy. Kleń, ale niewymiarowy. Tak mi się wydaje. Nie, no niemożliwe, że miał wymiar. Że dzisiaj kolorowe rybki. O ty kurde. Poszedł. Zawalę przynętę wielką i ten 15-gramowy zestaw rozłożymy, bo on jak na taką przepływankę to będzie zdecydowanie lepszy. Mamy bawić się tymi krąpikami.
Sandacz. Czy okoń? Sandacz. Nie, okoń. No nie wierzę. A ja tak mówię, czego to taki ten? O, to od razu weszło mi w twoją żyłkę? Kurde, a ja myślałem, że to coś z wody wyciągnąłem. Sorry, nie zauważyłem, to muszę pilnować, żeby mi w lewo nie poszło. Sorry, czy ten klocek. No. Gdzieś mu, albo gdzieś pod nie od razu szurnął w tą w lewo. No, taki solidny. Koło, nie no, 30 to nie ma, ale 25, nie? A konia to wypuścimy od razu do wody, nie będziemy go męczyć. Że może sobie teraz na donęcanie mieszankę. To jest ta nasza wstępna 1 do 1, tylko dodałem trochę robaków i domoczyłem, nie? Także to tylko, aby zwabić rybkę, a tutaj z bentonitem sama glina i tu jest gnojak kastry i biały. I sobie zaraz damy 3-4, no ze 3 kuleczki myślę, że ze 2 z tymi robakami i 1 z tą mieszanką i zobaczymy, co będzie się działo. No co, dużych ryb na razie nie ma. Jakieś krumpliki są, ale to na stopa to poszarpią tylko przynętę, nawet takie haki wielkie, że ciężko je wpiąć. Tą skoblę takiego dziesiątka chyba z Drenana, White Gape'a, czy tam Super, nie, Super Spade'a zawaliliśmy na 3-4 białe gnojaka, to ciężko im pobrać taką przynętę jeszcze na takim haku. Teraz 15 założyłem, że po donęceniu, bo donęciłem trochę z tą spożywką z dużą ilością robaka. Wczoraj to za... wczoraj. Ostatnio to też zadziałało. Także zobaczymy. Na razie pływam 15 trochę lżej, zobaczyć czy te krumpiki jakieś są, coś tam jest. Już dawno ryby nie zrobiliśmy. Tutaj to mniejszy haczyk to. Nie mają problemu. O, na żartę z anętą, na grubo. No, ten to jeszcze mniejszy od poprzedniego, ten klenik. Ale jak nam wejdzie tam statko takich rybek, to tam wyczyszczą wszystko. No, jest fajniejsza ryba. Ale akurat nie na ten zestaw, co trzeba. Jest jakiś ogromny, ale... To akurat dziesiątka ten... Nie jest jakiś wielki, ale akurat nam wzięło nie na ten zestaw, to kurde mamy mocniejsze, nie? Chyba duży krąb jakiś. Albo, o, ładny kleń. Zobacz, klenie nam weszły. O, dawaj. O. W końcu jakaś większa rybka, ale patrz na tą piętnastkę. To chyba leszczy tam na razie nie ma. Jest kluska. Taki, około 40, 40-taczek. Kiedyś takie chyba złowiliśmy w Kazimierzu, nie? Takie łowiliśmy.
bo dzisiaj leszcza się nie doczekamy. Już całkiem siadło. Jeszcze zaraz donęcimy tym, co mamy. Jeszcze nie wiem, czy nie z ręki. Może trochę jak hałasu zrobimy? Wtedy też jak hałasu zrobiliśmy, to weszły, nie? Który, drugi czy trzeci? Drugi element się złamał. A nie było nic widać, oznak, żeby coś miało się wydarzyć, no ale... Chyba powoli trzeba się składać. Dobrze, że zawodów żadnych ważnych nie mam w najbliższy weekend. To zdążymy do pana Darka wysłać, żeby nam pokleił. Wisła raz daje, raz zabiera. Dzisiaj zabrała top. Tak cię to bawi? Będzie kosztować, a nie będzie śmieszne. Dobra, szósta. Ostatnia godzina to już łowisko nam umarło całkowicie. Także składamy już się, pokażemy jeszcze te kilka rybek, co udało się złowić. No leszcze jednak dzisiaj nie weszły. Z rana obok panowie mieli jednego, przez całą noc żadnego nie złowili. Dopiero jak ja przyjechałem, to jeden wszedł i na tym niestety koniec, także nie. Dzisiaj nie było dane leszczy połowić. A, jeszcze ten top połamany. No nic, tak to jest, Wisła daje i zabiera. Tak się przyjęło tu mówić, więc bywa i tak. Możesz pokazać tak w środku. No jest kilka tych krąpików. Jest kilka tych. O, chlapy. Jest kilka tych krąpików. Jeden kleń. Także wypuszczam, pokażemy jeszcze tego. No nie jest jakiś to duży okaz. Ledwo co pewnie wymiar. Ale dzisiaj zrobił nam dzień. Także co? Dziękujemy za oglądanie i zapraszamy do następnych filmów.